Dzień dobry, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Chciałbym Was zaprosić do mojej grupy na Facebooku o nazwie Pancerniki Michaela. Link w opisie filmu. Miłego oglądania. Witajcie, moi kochani! Witam Was serdecznie. Dzisiaj odcineczek z króla Ramusa. W końcu, po tylu latach, udało mi się znaleźć to konto. Udało mi się znaleźć ten skin. I ostatecznie kupiłem go. I będzie fajnie. I zapraszam na materiał. Nie pytajcie mnie, jak zdobyłem tego skina. To niech pozostanie tajemnicą. Więc wiecie. No. Będzie Ramus dzisiaj na topie grywany. Oczywiście, no, ten poziom nie jest za wysoki. Ponieważ są to normale, bo muszę dofarmić konto do 30 poziomu. Ale można nagrać na topa. Był Ramus na midzie. W sensie, no, jeżeli już to oglądacie, to prawdopodobnie był Ramus na midzie. Teraz będzie Ramus na topie. Myślę, czy nim nie zagrać pod jakiegoś full AP teraz, wiecie? Niestety gra spamam z tego względu, że mam za niski poziom i nie mogę zmieniać runek, bo one są wybierane pod postać, że tak powiem. Mam jedynie tylko flesza. No i teleport. Więc wiecie, no po prostu muszę dofarmić ten level, żeby mieć smite i nagrać normalnie w dżungli. Ale myślę nad tym, wiecie, żeby nie pójść im pod AP. No why not? Tylko zaczniemy sobie od pota, bo potka będzie. To chociaż gram na fiorę, cholera. A zobaczymy. Tak oto się prezentuje król Ramus. Widzicie, ludzie już piszą od razu. Wspaniałe czasy. Każdy, kto by jest ze mną w grze i mam tego skina, oni: ja, grasz ty z tym skinem, jesteś beta playerem, i tak się pytają, ne? Tak się prezentuje nasza kuleczka. Ten skin jest o ile fajny, że bardzo mało osób go ma, naprawdę. Nie znam osoby, która miałaby tego skina. Znaczy, wyjątkiem jest Dairus. Dairus w sensie z TSM-u, ten Dairus na topie. On miał tego skina, pamiętam, bo był w tym, w materiale. Był w materiale na temat chyba tych pamiętnych akcji, czy coś takiego, które kiedyś nagrywałem. I pamiętam, że też na swoim YouTubie nagrywał Ramusa na topce. No i w sumie on, pamiętam, że miał. Natomiast reszta, ewentualnie jeszcze trener Gamerstu, pamiętam, że miał jeszcze tą skórkę na koncie. Bo się chwalił nawet sam. Oh my god, już ofensywny styl gry. Plan jest taki, jeżeli gra się Ramusikiem na topie. W sensie, ja preferuję Aftershocka, ale starajcie się tradować jak możecie. Tak na tyle, że właśnie jak to robię teraz, żeby ona dostawała agro minionów i jednocześnie mógłbym ją autoatakować. Planowałem na początku grać defa, żeby poczekać, aż ona to spuszuje i złapać ją pod wieżą. Bo plan jest taki, Ramus nie jest, że tak powiem, fightem level 1, full in. Tylko po prostu, no, trzeba wyfarmić te itemy, tak? A trady z Fiorą polegają właśnie, widzicie? Ja przegrywam te trady, więc muszę poczekać, aż ona to spuszuje wszystko. Bo ja nie jestem w stanie, no, ewentualnie tylko dofarmić, wiecie, last hity. I jeżeli będziecie się bili z Fiorą, to wyłącznie, tylko i wyłącznie czekajcie, aż ona zmarnuje tego Fira. Bo Fir jest bardzo mocnym spelem, który kontruje Ramusa, bo go nie dość, że stunuje, to jeszcze kontruje całą umiejętność, także no wiecie, jak to jest. Ona ma 13 farmy, ale tyle, ile ja mam do sfarmienia, to łe, panie. Nadrobimy. Ja mam dwa wave'y, ona ma 4 minionki, więc wiecie. Dlatego pod stratą, jeżeli by mnie master teraz gankował, to bym bardzo dużo stracił. Dlatego sobie sfarmimy wszystko na spokojnie. No, niestety się nie udało. Spokojnie.
Ale dostałem slowa autoataku. Boże. To co uda się sfarmić, to sfarmimy, to co nie, to nie. Okej, straciłem chyba 3 miniony. A jest na równi, więc jest okej. No widzicie? O takim czymś mówię. Ona straciła 3/4 HP ze względu na to, że jest downem. Ale normalna fiora też tak robi, więc wiecie. Boję się w nią wjechać. Widzicie? Skontrowanie Fira dało mi mega przewagę względem na to, że mogłem ją zabić. Teraz postaram się jakoś zdefować tak, żeby straciła miniony, ale wątpię, ponieważ moje miniony puszują linię. Właśnie to jest taka. To jest właśnie takie wyczekanie przeciwnika, że tak powiem, nie? To jest wyczekanie przeciwnika pod tym względem, że musisz wyczekać jego tą umiejętność. No i widzicie, co z tą fiorą zrobiłem. Wprawda nas za wiele nie straci, ale. I oficjalnie powinienem już wycofywać się z tej linii. No. Lepiej oddać 2 miniony, ewentualnie tam 3, i przeżyć, niż wiecie, żeby potem było za greedy. Pod względem farmy, czekajcie, obrócę to, żeby każdy widział. Pod względem farmy nie tracę aż tak dużo, jeżeli miałbym oczekiwać. Zbudujemy sobie mój ulubiony item, jaki jest w grze. Czyli Thormaila. Tak się prezentuje Q. Zapewne wiecie, jak ten skin wygląda w grze, bo pewnie się interesowaliście albo wiedzieliście ode mnie z ciekawostek. Ale cieszę się, że udało się zdobyć to konto. To będzie konto, moi drodzy, Smurfik na Weście, którym będę pogrywał sobie czasami. Jeżeli będziecie chcieli live'a, fuck. Jeżeli będziecie chcieli live'a z tego konta, bo będę miał zamiar expić to konto aż do 30 i potem wiecie, pograć rankedy, w sensie po następnym sezonie. I mam zamiar, moi drodzy, pograć z wami na tym koncie, więc kto będzie chciał, także zakładajcie konto na Weście i śmiało możemy grać. Live będzie już niedługo, także wiecie. SS. O, teraz to co robię jest dobre, ponieważ ona traci cenny czas. Ja po części zyskuję, bo te miniony się same wywracają o turret. Nic nie. No dobra, jednego może 2 miniony stracę, ale to nic więcej. Z tego. Dlaczego zapytacie, dlaczego maksuję taunta? Ponieważ, moi drodzy, fuckerkę kliknąłem. Dlaczego maksuję taunta? Ponieważ wiele razy to mówiłem. Poczekajcie. Okej, wiele razy to mówiłem, ale w momencie maksymowania taunta, jakby możecie przeciwnika przytrzymać o wiele dłużej w jednym miejscu. Bo Q co 5-10 sekund mnie fatyguje na początku. Z kolei W kiedyś było najlepszym spelem, jaki się maksował na Ramusie, bo ci nie slowowało. No ale wiecie, realizm w tej grze musi być zachowany, dlatego dostał Ramus, że tak powiem, takie nerfy na speeda w momencie odpalenia W. Fuck. No. Dlatego maksuję taunta. Taunta bez znaczenia, czy jestem na topie, dżungli, midzie, jak możecie zobaczyć, na prawie że każdej linii maksuję taunta. Master do mnie idzie, ale to chyba nic. A DWG Meister sam może pomachać. Ja się cofnę i teleportnę na linię. No, także grając na Fiorę, starajcie się, bo akurat robię poradnik odnośnie Fiory, co nie? W sensie jak grać Ramusem na Fiorę. Odnośnie tego. A oni sobie zabijają. To fajnie, fajnie. Odnośnie jeszcze tego skina. Podobno słyszałem, że kiedyś beta testerzy tego LoL'a mieli bardzo, bardzo mało. W sensie bardzo mało kont, ale mogę się mylić, bo. O, widzicie, bez tego spela to ja mogłem się bić. Bo widzicie, jaki on mi dał slowa.
Odnośnie jeszcze nowych na kanale rzeczy, jakie się pojawiają. Ostatnimi czasy bardzo dużo nagrywam pięciu znanych streamerów, co w sumie... LOL, Erko to ja. LOL. Tego się nie spodziewa. A odnośnie odcinków, mam zamiar jak na razie dać trochę gameplaya. Myślę, że potem zrobię jakieś ciekawostki, bo dawno strasznie ciekawostek nie było. W sensie takie, wiecie, ciekawostki, które mało kto zna, powiązane z historią. Też myślałem nad tym, czy nie wrócić od następnego sezonu do najsilniejszych postaci w patchu. Dlaczego? Ponieważ była to oglądana seria. Fuck, chyba umieram. Nie, jednak nie. Była to dosyć mocno oglądana seria, co patch. Faktycznie, że niektóre piki, które tam mówiłem, działały po części, ale tylko i wyłącznie na wysokim elo. W sensie są dwie różne rzeczy. Albo coś działa na wysokim elo, a nie działa na niskim, bo to czasami tak jest, albo na odwrót. W sensie, wiecie, taki Rammus uważam osobiście, że pasuje bardziej na niskie dywizje niż na wysokie. Bo jeżeli go skampimy, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale plusem Rammusa jest to, że w lejcie on może wrócić. Nieważne jaki był stratny do tyłu kiedyś tam, czy w early game'ie, w lejcie może wrócić. Natomiast taki assassin to tak trochę średnio bym powiedział. Wiesz co, spróbujemy ją zabić. Dosyć takiego, wiecie, grania. I dlatego lubię Rammusa ze względu na to, że potrafi wrócić do gierki. Mimo ciężkich takich, wiecie, ciężki gierek może wrócić do gry. Poza tym sprawia mi to przyjemność wbijanie się w enemy AD Carry i one-shotowanie go. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa. Wiecie, profesjonalny YouTuber musi sprawdzać, czy materiał się nagrywa. A raz tak miałem, że kiedyś przez 40 minut do siebie rozmawiałem, po czym patrzę, nie nagrywa. No, odnośnie tego, co ja chciałem jeszcze przekazać podczas gierki z tym skinem. Cieszę się niezmiernie, że takowy właśnie kolega sprzedawał to konto i udało mi się je zdobyć. Bo na przykład, jeżeli teraz bym miał to konto, w sensie to jest pierwszy level i to jest, mam mieszane uczucia odnośnie kupowania kont. Dlaczego? Bo rozumiem 30 poziomy i tak dalej. Kiedyś był za to ban. A dzisiaj na przykład możemy mieć parę kont i nic ci się niezłego nie stanie, tak? Dlatego nie jeden ma takich konto, nie jeden gra na innych kontach i tak dalej. Natomiast to, co zakupiłem, że tak powiem, to jest level pierwszy. To było konto z poziomem numer 1. I ekspiąc je, chyba udowadniam, że to jest jakby moje konto, tak? Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Możecie napisać w komentarzu, jak wy uważacie. Ale skin jak najbardziej sztos. Mi się mega podoba ten skin. Zawsze chciałem nim zagrać. W sensie, nie chciałem go mieć, chciałem tylko zagrać na koncie, które posiada tego skina, wiecie? Natomiast jeżeli udało się go zdobyć, to... O Jezu, w siódmym niebie jestem. I fajnie, że będę miał smurfa na łeście, bo... No iście już mam chyba z 4. W sensie... Dwa moje i dwa dostęp, takie wiecie, na spół z kolegą, wiecie. Teraz nawet tych runek nie mogę zmienić. Dlaczego? Ponieważ... Tych runek nie mogę zmieniać, ponieważ... No widzicie, mam... Co ja mam? Graspa z tym. Z orbem i skorczem. To są takie podstawowe runki pod... klasę postaci, jaką teraz aktualnie gramy, wiecie. Nie wiem, dlaczego tak Riot robi, ze względu na to, że według mnie powinno być wszystko odblokowane od razu. Xin, sam co zrobisz? Odnośnie jeszcze kolejnych rzeczy na kanale, bo jeszcze o tym nie dokończyłem na ten temat.
Uważam osobiście, że... Czekajcie. Kurde, chyba nie żyje. Tak, nie żyje. Jeszcze mogę wrzucić... Oprócz ciekawostek mogę wrzucić materiał na temat wskazówek, jak grać, żeby, wiecie, być lepszym. Bo jedną część zrobiłem i widziałem, że wam się spodobała, więc czemu by nie nagrać drugiej? Bardziej to będą takie poradniki, można by powiedzieć, ale... Ładnie zagrał Xin. Fakt, że zginął, ale wziął Heralda, to jest ważne. Nagrać wskazówki... Myślałem jeszcze nad tym, oprócz ciekawostek, nagrać poradnik odnośnie wordowania. I najsilniejsze te postacie to mówiłem, ale trzeba będzie nagrać kolejny poradnik, te najlepsze postacie na każdą linię. Bo to też się mega wam podoba, w sensie pod względem wyświetleń oczywiście. Bardzo często widzę nowych widzów, nowe komentarze, albo wasze komentarze z nowego niku, wiecie, o co chodzi. Widzicie? Kontrując... Kurde, no przeżyła. Ale kontrując jej właśnie tego spela, automatycznie wygrywamy walkę. I to tylko i wyłącznie ten jeden spel. Jeżeli miałbym grać taką fiorką czy coś, to najpierw bym... O właśnie, jeszcze zrobimy materiał, jak skontrować Rammusa. Bo to też będzie dobry materiał, według mnie. Oczywiście zbędne inne poradniki do innych postaci też mogą się pojawić, ale no... Na razie chcę przeorać Rammusa na 100%, że tak powiem. I od nowego sezonu jakoś zacząć grać innymi postaciami. Mówimy tu, nie wiem, Zack, Jarvan, Sejuani, Amumu. Amumu też jest broken. Amumu też jest bardzo broken postacią. Lol, myślałem, że to stała gra. Mamy sobie 4-1. To nie są jakieś zbytno wielkie rangi, ale... Jeżeli mam widzieć gościa, który nazywa się The Voodoo Master, to chyba... To są ludzie, którzy też ekspią tak samo konto jak ja, bo... Nowy gracz na przykład nie ma pojęcia, jakie są postacie w tym lolu. Nie wie, jak się nazwać, tak? Więc chyba uważam, że to kolejny one trick jakiś jest. W sensie jakiś smurf, który expi to konto, wiecie. Żeby mieć. Też mnie z jednej strony ciekawi, jakby wyglądało mój placement na tym koncie. Mam nadzieję, że jakaś platynka by siadła w następnym sezonie. W sensie... W pierwszych 10 rankedach, co nie? Bo potem to ja i tak mogę dobić tego diamencika czy coś i mogę sobie tam siedzieć. Natomiast... No warto by było Nie wiem, możecie też obstawiać, jaką bym dywizję dostał. Na razie mówię, że to jest level chyba 8 konta, czy 9. Także tu nie ma znaczenia, ale... Ale tak wyekspić to konto. W sensie skinów tu nie mam zamiaru kupować. Żadnych innych. Może nawet z czasem to kiedyś konto sprzedam. O fuck. Myślałem, że wskoczy to do końca. Myślałem nad tym, czy też tu potem konto sprzedać, bo wyekspione konto właśnie z tym skinem jest bardzo dużo wart z tego, co widziałem. Ale po przyjacielsku udało mi się to konto zdobyć, także dlatego tak tanio je udało mi się zdobyć. Nie wiem, do kogo on to mówi, ale whatever. Postaramy się teraz split pushować topą, jak tylko się da i zejdziemy na dół, żeby oni mieli presję taką małą. Śmieszniejsze, że to jest najzwyklejszy skin, tylko że zielony. Co nie? Tylko i wyłącznie zielona skórka. Zwykłego Rammusa. W sensie nawet nie pamiętam, jakie są kolce, ale chyba są lekkawo białawe, to są takie żółte. A ciekawostką odnośnie tego skina jest nawiązanie
tej skórki do Super Mario Bros. Tam był jeden z takich żółwi, czy coś takiego. Ten skin został wycofany ze względu na to, że prawa autorskie do Super Mario, tak jakby miał LOL i wycofał tego skina. Więc jeżeli będziecie grali z tą skórką, albo z gościem, który będzie miał tą skórkę, jak na przykład ja, nie wiem, zróbcie sobie screena na dowód, bo ten skin jest obok Blacka Listara jednym z najrzadszych spotykanych w tej grze, więc wiecie. Szansa raz na milion, że tak powiem. Tylko ja już tą szansę mam na stałe. Ja jestem jeden z miliona. Dobra, oni sobie tam dwa kile zdobyli, to tam. Bez znaczenia według mnie. No trochę biją, nie powiem. Ale no. Jestem za tanki, żeby tam coś mi zrobili. Aha. Jezu, już się bałem, że to mnie zabije. Bo oficjalnie to ja żadnego rezista nie mam. Tak szczerze. No, bez kitu. 46 rezista. Wiecie co? Kupimy... Nie, zrobimy tak. Zrobimy tak i zrobimy tak. Już nie będzie mi potrzebna pota. Ciekawostką, czy też poradą spędną jest, że jak kupujecie potka, mam wrażenie, że niektórzy z takim, wiecie, tą potką, co ma Kha'Zix, czy tą, co ja przed chwilą sprzedałem, ludzie grają czasami do końca gry, bo myślą, że mają full itemy i tak dalej. To jest takie, wiecie, takie pół na pół, rzekłbym, bo niektórzy wiedzą, że mają full itemy, ale niektórzy nie wiedzą o tym. Także warto po 20 minucie. Po 20 minucie już wam podka nie jest potrzebna. Ponieważ no jesteście, że tak powiem, tankami albo macie jakiegoś lifesteala czy coś w tym stylu. Dlatego no pota wam nie jest potrzebna. No, mamy gościa z L9 by the way. Znaczy, nie wiem, czy to jest L9. Ciekawi mnie też, czy ten klub ma swoją historię, no bo nie oszukujmy się, skądś ta nazwa i ten słynny skrót się wziął, tak? Może sprawdzimy, może też o tym odcinek zrobię. Też są takie porady, albo takie odcinki, które ludzie chcieli. Ale ja wolny jestem. Jezus Mary. Czekajcie, wybaczcie, że nie rozmawiałem. Ale tu wiecie, playsy lecą, nie? A kurde. No, jeden na trzech zrobić dubla. Niesamowity. Niesamowity gracz. I raczej Master też powinien zginąć. No, raczej zginie. A proszę, jednak kogoś wyciągnął. Najsik, najsik. I wybaczcie też trochę, że tak dziwny głos mam wrażenie. Ostatnimi czasy dziwnie mówię. Nie wiem dlaczego. No. Względne farmy wygrywamy na fiorkę. To widzicie, po prostu kontruję tutaj jej snera i jest dobrze. Tepniemy sobie, szybko spuszujemy linię i cofniemy. Kurde, nie zdążę. Nie uda mi się nawet spuszować. Uda? Jeszcze Kaisa udało mi się zdobyć. No i jest to okej trade według mnie, ponieważ zabiłem jedną osobę i wziąłem Tureta. A, jest okej. No Kaisa teraz sama się o mnie zabija. Tak samo Master. Zobaczymy, co nasz kolega z L9 zrobi. Zapewne Master będzie gdzieś tutaj i będzie szedł na wilka.
A proszę, jednak puszuje. No, niesamowite. No, normalnie ten gracz powinien się wycofać, ale nie, nie master, nie master. Ach jo, dobra. Teraz próbujemy, z racji tego, że mamy Xena na topie i Kha'Zixa na bocie, to tak spuszujemy mida i wejdziemy w ich dżunglę. Według mnie to będzie teraz najlepsze, bo... No bo oni się nie wyfarmią, a jednocześnie będą musieli defować, tak? Widzicie, Azir próbuje obijać tego, a my go zamykamy. No i gościu już jest free kill. Dla mojego zespołu, jeśli by tu był. No, trochę my bad, więc spojrzałem, gdzie moja drużyna jest. Znaczy niby okej, trade no. 2 za 2. Totally worth. Ja się też wywalam głupio, ale... Trudno się mówi. To normalne, można. Tu się na KDA i na winrate nie gra. Znaczy na win ratio się po części gra na normalach, żeby mieć, wiecie, wyższe MMR-y. Kogo obchodzą MMR-y na normalach? Według mnie normale nie mają sensu, bo tracimy czas, fakt, że chcemy zagrać jakimś nowym czempionem czy coś takiego, ale ja bym wolał na przykład odpalić sobie trening, ogarnąć mechanikę czempiona, sam z siebie pograć tym i dawać na rankedy. No normalnie nie ma sensu, bo na 30 poziomie czy coś, to ludzie pikują postać, którą OTP-kują, albo ludzie, którzy pierwszy raz grają i nie umieją niczym grać. I takie gry najczęściej teraz się poddaje, więc jak wprowadzili FF15, to normale właśnie na tym polegają. Nice. 300 HP widziałem, że mu zostało. Bijemy Wiktora, albo przynajmniej spróbujemy zabić Wiktora. Ja ucieknę, chill, nie ma problemu. O lol. Ciekawi mnie, czy uda mi się ją zabić. Udało się. To jest piękny Heras. 6, Boże, 7-9 Kaisa? Żaden problem. Jakby miała nawet 12-0, to by się o mnie zabiła. To jest najśmieszniejsze. A, ten taunt jest piękny. Pięknym spelem. Ciekawi mnie, czy serio rework, który będzie nadchodził. Umarłem, ale dla dobra drużyny. Ciekawi mnie, czy rework Ramusa, który będzie nadchodził w tym sezonie, który będzie, czyli w sezonie 9, będzie wyglądał taunt Galiosa. Także to by było na tyle. King Ramus był granet. Widzicie, tak ten bohater wygląda, jak umiera. No i co? Chyba tylko pokażę wam jeszcze damage na koniec. A honora dam. Kha'Zixowi fajnie zagrał. No i jak widzicie, 9 poziom i mam dopiero smite'a. Więc następny, moi drodzy, chyba będzie grany Ramus prawdopodobnie na AD Carry, bo tam jeszcze nie był. I na supporcie. A zobaczymy. A te tokeny. No i zobaczmy, ile mamy damage'a. Oficjalnie zrobiłem drugiego damage'a u mnie w drużynie. Ramus top? Jak najbardziej. Także dziękuję za oglądanie do końca. Nie zapomnij zostawić tego, co masz zostawić. Suba, lajka, dołączyć do grupy na fejsie. I co? Widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Strzała! Bomba wokół i oddechu nie mógł złapać.
co ty kurwa gnoju, będą mnie wstał. Stary wstał, bujaczek na żołniela, przetemniona sobie na łeb mózgu założyła.